Wieczór, panie redaktorze. Nazywam się Hanna Szarmach, jestem pana wielbicielką, pana publicystyki. Oczywiście też chcę pogratulować panu wczorajszego wystąpienia w telewizji Trwa Miesiąc Ojczyzna. Bardzo pięknie pan ujął w słowach, co się właśnie dzieje w Gdańsku i w mediach na ten temat. I moje takie pytanie właściwie, albo no to, co teraz się nazywa, co myśli pan o tym, że takiej teorii, że prezydent Duda nie wziął się przypadkiem i jest on po prostu przez środowiska żydowskie wystawionym kandydatem i realizuje ich plan tych środowisk z uwagi na powiązania rodzinne między innymi. I no, myślę, że też możemy tutaj wysnuć takie podejrzenia na podstawie tego, że brał udział też w Knesecie i z tymi środowiskami był bardzo związany przed wyborami przez cały okres swojej poczekki poselskiej, później europoseł. I czy też nie ma pan takiego wrażenia, to już może taka dygresja, że troszeczkę na takiego tam się jawi króla Kazimierza, który po prostu jest takim właśnie, że chce po prostu, a Agata jakąś taką Esterką, która po prostu... Ja bym unikał takich analogii, wie pani, zbyt daleko idących. Ja mam to przewrażenie, bo jestem prezydent, stajemy się takim romantykiem i bardzo często do historii sięga, więc ja mam takie wrażenie, że on realizuje taki plan. Wie pani, to... I co dla nas to tak przyniesie, jakie konsekwencje? O, to myślę, że pan prezydent nie realizuje żadnego planu. Jeśli w ogóle cokolwiek realizuje, to... plan, który został opracowany nie przez niego, tylko przez kogoś innego. Ale wracając do pani pytania, otóż no muszę tu sprostować pewną rzecz. Pan prezydent Duda jest wynalazkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przecież pan prezydent Duda nie zgłosił sam swojej kandydatury, tylko jego kandydatura została zgłoszona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Proszę pani, dlaczego pan prezes Kaczyński zgłosił kandydaturę pana Andrzeja Dudy na prezydenta, to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Na pewno miał jakieś ważne powody. Na pewno miał jakieś ważne powody. Czy wśród tych powodów są takie predylekcje pana prezydenta do, nie wiem, społeczności żydowskiej i tak dalej? Tego nie wiem. No musiałbym zapytać Jarosława Kaczyńskiego, bo ja nie mogę za niego, ja u niego w duszy nie siedzę. Więc nie wiem, czym on się kierował. Natomiast myślę, że ważniejsze od tego, czym się kierował prezes Kaczyński, jest to, że pan prezydent Duda w lipcu 2017 roku dopuścił się felonii wobec Jarosława Kaczyńskiego, swojego wynalazcy. Po 45-minutowej rozmowie z naszą złotą panią, pan prezydent Duda zapowiedział, że zawetuje dwie ustawy sądowe, które były takim prestiżową wizytówką Prawa i Sprawiedliwości. No i zrobił to. Zrobił to. Co to oznaczało od strony politycznej? Że pan prezydent Duda przegryzł pępowinę, która łączyła go z Prawem i Sprawiedliwością. No przegryzł tę pępowinę, a w każdym razie ją poważnie nadgryzł. A tu jeszcze 3 lata do końca kadencji. No i co? Wpatrywać się w żrandol, to co to za interes? Więc pan prezydent musiał zacząć sobie się rozejrzeć za nowymi przyjaciółmi politycznymi. I nowi przyjaciele polityczni natychmiast się zgłosili. Nie pan Daniels, tylko stare kiejkuty. Stare kiejkuty. Tylko stare kiejkuty powiedziały, no dobrze, możemy się z tobą frędzlu przyjaźnić, ale musisz nam przynieść na tacy łeb Macierewicza. No i... co się stało? W rezultacie, jak państwo widzicie, w rezultacie tej felonii naczelnik naszego państwa został bardzo poważnie osłabiony i od tamtej pory cofa się na całej linii. Takim spektakularnym przykładem tej rejterady była głęboka rekonstrukcja rządu.
w następstwie której premierem został pan Mateusz Morawiecki, który był wicepremierem w rządzie pani Beaty Szydło. Natomiast stracił swoje stanowisko minister Macierewicz i minister Szyszko. Myślę, że głównie chodziło o złowrogiego ministra Macierewicza. Dlaczego? Dlatego, że minister Macierewicz był szczególnie, najbardziej chyba znienawidzonym członkiem tego rządu. Bo tak, po pierwsze przez salon był znienawidzony za lustrację w 1992 roku. Po drugie przez stare kiejkuty za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. One zostały rozwiązane, ale oczywiście ta oficjalna nieobecność jest tylko wyższą formą obecności. To jest mniejsza o to. Po trzecie, za anulowanie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Państwo rozumiecie, okoliczności tej transakcji wskazują, że musiały pójść pod stołem duże pieniądze. Jak transakcja została anulowana, to na dobry porządek trzeba było te łapówki oddać. Ale jak tu oddać, jak już wydane zostały? No i tu wyobrażam sobie, jak tam niektórzy ludzie się budzili w nocy zlani, potem już nie mogli do rana zasnąć z tego powodu, więc nie lubili pana ministra. No i wreszcie ostatni powód, kuracja przeczyszczająca w naszej niezwyciężonej armii. No to nazbierało się tego całkiem sporo. No i to tak jak Gilbert Chesterton pisze w takim opowiadaniu Złamana szabla, tak od takiego dialogu zaczyna. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No w lesie. A jeżeli nie ma lasu, to co zrobi? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. I ta głęboka rekonstrukcja rządu to był taki las zasadzony, żeby schować w nim liść w postaci i tak dalej. No i od tamtej pory pan Błaszczak już się słucha, prawda? No. Więc tylko nasza złota pani, i proszę zwrócić uwagę, z jakim zadaniem został obarczony pan premier Morawiecki i pan minister Czaputowicz. Otóż oni dostali zadanie ocieplenia stosunków z Unią Europejską. No to można zrobić tylko w jeden sposób. Słuchać się naszej złotej pani. No i się słuchamy. Tylko nasza złota pani jest wyrozumiała, bo jeszcze musi tutaj uwzględniać wpływy amerykańskie. Więc nasza złota pani jest wyrozumiała i mówi, dobra, no słuchacie się to ładnie, ale oni mówią tak, no dobrze, ale to nie możemy tak ostentacyjnie słuchać, musimy tutaj zachować jakieś... To ona mówi, dobrze, to trątadracką retorykę sobie uprawiajcie, ale na końcu zawsze macie tu się posłuchać. No i tak jest. Najpierw tam trątadracka retoryka, że nie oddamy ani guzika, a potem cały rozporek oddajemy, prawda? No. Moi drodzy, czas już płynie prawie do końca naszego spotkania. Zostało 25 minut. Panie Stanisławie, ostatnie pytanie już. Proszę bardzo. A wtedy jeszcze zostanie czas na podpisywanie książek, bo to też jest ważne, prawda? Tak, chcę zadać ostatnie pytanie, ale krótko, bez wynurzy. Kiedy znowu pan do nas przyjedzie? No jeszcze nie wyjechałem. No, to kilka słów króciutko. Jeszcze pan zada pytanie. Proszę państwa, powiem krótko, jaki jest polski interes państwowy w stosunku do Ukrainy. Polska jest zainteresowana istnieniem niepodległej Ukrainy, w dodatku trwale skonfliktowanej z Rosją. No to już mamy. Bez właściwie samo się zrobiło, prawda? Tak, natomiast nie Ukrainy mocarstwowej, tylko takiej, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina musi codziennie od rana na nowo zabiegać. To taki jest polski interes. Tymczasem polityka rządów kolejnych polega na tym, no właściwie trudno to postępowanie nazwać polityką.
Bo polityce powinien przyświecać jakiś cel, a tu ja przynajmniej nie mogę się żadnego celu dopatrzeć. Bo postępowanie kolejnych rządów wobec Ukrainy w Warszawie polega na tym, że w ciemno żerują wszystko, co rząd w Kijowie zrobi, nawet jak nie wiedzą, co zrobi. No to, tego nawet nie można nazwać polityką. To mniej więcej tak, jak Kaczmarski śpiewał, tam cytując list ambasadora rosyjskiego, rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to raczej wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Proszę bardzo, proszę pan się zgłaszać. Ja myślę na koniec troszeczkę takiego optymizmu nasz naród, ponieważ no, ta sytuacja, uwarunkowania międzynarodowe są no, przez pana tutaj tak świetnie nam przedstawione, ale ważna jest sytuacja w tej chwili wewnątrz naszego państwa. Myślę, że ta sytuacja, która się stała, ona z państwem mocno skonsolidowała. I takie poparcie, jakie w tej chwili ma rząd, jakie w tej chwili mają władze, to już dawno tego nie było. Mało tego, to się przekłada na konsolidację społeczeństwa, rodzin, konsolidację nawet, powiedziałbym, środowisk. Nawet, powiedziałbym, środowisk żydowskich z polskim narodem. I to widać nawet już jest w telewizji, w publicznych przekazach. Widzę to, że ci ludzie bardzo odważnie, nawet czasami wbrew swoim środowiskom występują i świadczą o Polsce, świadczą o przywiązaniu do ojczyzny, do narodu. I to jest bardzo, mnie osobiście napawa wielkim optymizmem, że wszystko się zakończy dla nas. Wesołym obrykiem. Być może. Ale jaka jest inna alternatywa dla kraju naszego? Czy mamy, co mamy przeciwstawić się Ameryce, co mamy przeciwstawić się wszystkim? Musimy, dyplomacja nasza musi być taka, a nie inna. Mam nadzieję, że lepszej dyplomacji jak dzisiaj, jak dzisiejszej nigdy nie mieliśmy. To bajki są. Musimy. Tak pan uważa. No to wie pan. A jak musimy zaufać, to tu już nie ma rady, jak jest taki rozkaz, żeby zaufać. Zresztą to ja wiem. Ja, proszę pana, też bym chętnie ufał, ale nie, przypomina mi się zawsze takie, to, ja wiem, że to, co Lenin mówił, to było głupie. Jasne, ale to tam miał też takie ciekawe spostrzeżenia. Otóż Lenin mówił, żeby ufać i kontrolować. Otóż kiedy ja tu tak trochę kontrolnie sprawdzam, to zaufanie trochę mi się chwieje, wie pan, muszę powiedzieć, bo dopóki nie wiem, a nie wiem, jaki jest prawdziwy stosunek rządu do tych amerykańskich ustaw, to nie mogę mu tak ufać, wie pan, wolałbym jednak wiedzieć, co naprawdę tutaj się stało, bo no, takie zaufanie, to potem człowiek mówi, ach, to niemądry byłem, że tak ufałem, że to teraz już nie będę tak ufał. Tak samo, wie pan, być może, że ja krzywdzę niektórych Żydów polskich, ale to znowu mi się przypomina takie zdanie z Wergiliusza, z Eneidy. Jak on tam powiada, Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków, nawet jak przychodzą z darami. Więc jak ktoś tak się... No teraz na przykład jest taki nasz najnowszy przyjaciel, pan Daniels. On już przestępuje aż z nogi na nogę, żeby się z nami przyjaźnić, ale kiedy wystąpił w audycji telewizyjnej u pana redaktora Pospieszalskiego, akurat poświęconej sprawie tych roszczeń, no to mówi tak, on jest naszym przyjacielem, takim najnowszym, najświeższym. I mówi tak, no nie, ci amerykańscy Żydzi to powariowali. Oni by chcieli od razu wszystko tutaj, a to trzeba na raty rozłożyć. Trzeba uważać z tymi przyjaciółmi naszymi, bo to, wie pan, już lepiej mieć wrogów, przynajmniej wtedy nie mamy złudzeń, z kim mamy do czynienia,
A jak z przyjaciółmi, to my myślimy, że oni coś tam, że możemy w razie czego na nich liczyć, a tu się okazuje, że nie możemy, że oni tylko tak z tego. Ja się, wie pan, mam pewne doświadczenia takie osobiste, życiowe z ubekami. To jeszcze w okresie heroicznym, tam w konspiracji, to parę razy przesłuchiwany byłem przez nich. I tam często się zdarzało tak, że jeden był dobry, a drugi zły. No i ten zły to tam mówił, ach ty skurwysynu, to powinien cię zastrzelić, dziadu tu, bo tam mi wymyślał. A ten dobry, no to mówi tak, to panie, jak ten zły tam trzaskał drzwiami, udawał takiego wzburzonego i wychodził, to ten dobry mówi tak, panie, to bandyta jest, niech się pan przyzna, bo tu przecież to widzi pan, z kim ja tu muszę pracować. I tak dalej. Ale każdemu chodziło o to samo, że im się przyznał. No więc teraz mamy do czynienia z taką zabawą w dobrego i złego Żyda. Zły Żyd to jest Jerzy Soros i tamci, tam Abraham Foxman i tak, a dobry Żyd to jest pan Daniels. Ale pan Daniels też chce, żebyśmy się przyznali, tylko trochę później. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać właściwie to, co powiem, czy, żeby pan, panie redaktorze, powiedział, czy tak może być. Moim zdaniem nie mamy innej możliwości, tylko z jakąś kancelarią adwokacką czy kancelariami adwokackimi w Stanach Zjednoczonych dojść do porozumienia, zapłacić im nie 65 miliardów, ale 3 miliardy i sprawa będzie załatwiona. No bo Fenicjanie wynaleźli pieniądze. Proszę pana, ja na to, więc tak, wie pan, jak, jeżeli by tej ustawy nie było, to w ogóle nie potrzeba wynajmować żadnej tam... No ale się reprezentanci mają. Nie. Jeżeli tej ustawy, jeżeli ta ustawa nie zostanie uchwalona, to żadnej kancelarii nie musimy do niczego wynajmować, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie. A skąd pan wie, czy nie będzie uchwalona? No tego nie wiem. Tego nie wiem. A jak zostanie uchwalona, to żadna kancelaria nam nie pomoże. To będą pieniądze wyrzucone. Ale przed uchwaleniem kancelaria będzie już działała. Proszę pana, kancelaria, żeby działała, to musi mieć gdzie działać. Dopóki nie ma ustawy, to kancelaria nie ma czego zaskarżyć, prawda? Chyba jasne. Więc nie może. Znaczy się, bo nie chodzi mi, bo może myli mi w tego, pan mówi o której ustawie teraz? No tej amerykańskiej. O amerykańskiej, no. Właśnie. No przecież już została zatwierdzona przez Senat. Nie, została zatwierdzona przez Senat. Przez Senat. Ale to nie znaczy, że jest uchwalona, bo zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, żeby jakaś ustawa została uchwalona, to muszą ją zatwierdzić obydwie izby kongresu. Żeby ta druga izba nie zatwierdziła, to trzeba. To kancelaria, no to działa, Polonia amerykańska lobbuje. Ale natomiast nie ma takich przepisów. Pana... Ja mieszkałem, proszę pana, w Kanadzie i ja wiem, jaka Polonia skłócona jest. Mało tego, w 93 roku, panie redaktorze, ja już wtedy Różalski w radiu Detroit mówi rzecz niesłychana, bo przy granicy mieszkałem, przy samym Detroit. Tam coś o Demianiuku było napisane, Detroit News na pierwszej stronie i już wtedy w 93 roku było napisane polskie obozy koncentracyjne na pierwszej stronie. Natomiast oni mówią, Polonia pisze do tych, do Detroit News, do New York Times, do Washington Post, oni to do kosza rzucają. Oni mają. Ale to, w tym... proszę pana, nie, przecież mówiłem, co Polonia robi. Nie polega ten lobbying na pisaniu do redakcji, tylko do kongresmenów, bezpośrednio do, to proszę pana, a cóż innego by zrobiła kancelaria, niechby nawet żydowska, co, zmieniłaby prezydenta Stanów Zjednoczonych? No nie zmieniłaby, powyrzucałaby wszystkich kongresmenów z kongresu? Nie powyrzucałaby. Nie ma większej niż tamci, taką samą ma, więc poza tym, wie pan, być może, że tam, moim zdaniem by to nic nie dało. Ale Simpson też nie został skazany. Ale możemy, nie, to jest zupełnie inna sytuacja, bo to był proces przed sądem i sprawny adwokat może nawet człowieka winnego. Tak, tylko że tutaj nie mamy żadnego procesu sądowego, tylko mamy proces legislacyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych. I tu trzeba lobbować, a kancelaria adwokacka nie będzie, przepraszam, bo tam się pan zgłaszał i to jest ostatnie pytanie, bo tu...